dotyczy osób w staży, dotyczy osób, które ukończyły 65 rok życia. Chcemy, aby właściwie od dzisiaj, od jutra osoby, które ukończyły 65 rok życia, mogły codziennie, bezpłatnie, przez godzinę w określonej porze dnia korzystać z basenu. Te godziny to godziny, w których basen jest jak do tej pory najmniej uczęszczany, czyli codziennie między godziną 8 a 9 rano i później od godziny 13 do 15. Każdy mieszkaniec Głogowa, który ukończył 65 lat, za okazaniem dowodu, wpisaniem się na listę osób skorzystających i podpisaniem, że korzysta, będzie mógł przez godzinę bezpłatnie korzystać z miejskiego basenu. Chcemy również, aby w sobotę była taka możliwość. W sobotę proponujemy starszym osobom, aby korzystały w godzinach od godziny 11 do godziny 14. Po kilku tygodniach będziemy w stanie powiedzieć, nim uchwalimy budżet na kolejny rok, w jaki sposób jest ten projekt realizowany, czy jest zainteresowanie Głogowian, ewentualnie w jakiej wysokości zabezpieczyć środki na rok następny. Jest opracowany regulamin akcji pływania dla osób 65+. I nim jest uszczegółowienie zasad. No, osoby, które przekroczą godzinę, będą albo będą chciały dłużej pobyć, no, będą musiały uregulować w kasie tę różnicę, również za korzystanie z sali.